Witam wszystkich totalnych porażkowiczów na kanale Totalni Dramaturdzy. Pewnie niektórym z was obił się kiedyś o uszy termin zapchaj dziura. I o takich zapchaj dziurach dzisiaj sobie porozmawiamy. Zapchaj dziury, jak sama nazwa wskazuje, są to postacie, które tak naprawdę gdyby pozbyć się ich tak całkowicie, że one w ogóle by nie istniały, to dla takiej kreskówki, filmu czy gry nie miałoby to żadnego znaczenia, po prostu niczego byśmy nie stracili. W totalnej porażce jest kilka takich postaci, które w mojej opinii są zapchaj dziurami i praktycznie gdyby ich nie było, to totalna porażka w ogóle by na tym nie ucierpiała. Oto one. Katie i Sadie. Przyjaciółki, które zamiast skupiać się na wyzwaniach, skupiały się na jednym. A mianowicie na przyjaźni. Do takiego stopnia, że wprowadzały na siłę zbyt mocno cukierkowy content, pewnie nie jedna osoba mogłaby dostać nagłej cukrzycy. Ich wystąpienie w pierwszym sezonie nic tak naprawdę nie zmieniło. Mało tego, były to tak super napisane postacie z super fabułą oraz z bardzo ważnym wątkiem fabularnym, że brały udział tylko w jednym sezonie, a w pozostałych występowały jako postacie drugoplanowe, które nie biorą udziału w konkursie. Generalnie jedyne co było przez chwilę ciekawe, to wątek jak Katie jako pierwsza odpadła, zostawiając Sadie w obozie. Myślałem na początku, że twórcy jakoś pociągną wątek Sadie i poznamy trochę jej historii, ale nie. Bo tak naprawdę bez Katie, Sadie była jeszcze bardziej bezbarwną postacią. Justin 1.0. Pewnie się spytacie, dlaczego zwrot 1.0. Otóż pierwotna wersja Justina, która tylko raz przemówiła w pierwszym odcinku Wyspy Totalnej Porażki, tak naprawdę poza tym, że był ciachem, do którego dziewczyny się kleiły, to nic nie wniósł w tych pierwszych 4 odcinkach. No może poza tym, że daje sobie radę w konkursie piękności. Ale tak, to gdyby nie pojawił się on w pierwszym sezonie, to nie byłoby w moim odczuciu żadnej straty. Dlatego fajnie, że twórcy potem wzięli się za niego i troszkę go podtemperowali. Fakt faktem zrobili z niego czuba, który poza byciu pięknym, jak to sam siebie określa, pod kopułą ma co jedynie rozłupiony orzech i nic więcej, ale jednak jest to dosyć pozytywna zmiana. Beth 1.0. Pierwotna wersja Beth w pierwszym sezonie, poza faktycznie postawieniem się Heather i zerwaniu sojuszu, to tak naprawdę pokazała, jaką jest miernotą. I gdyby jej nie było, to tak naprawdę nic by się nie stało, ponieważ na miejsce ofermy zwanej jako Beth mielibyśmy chociażby takiego Harolda, którego chłopaki już wtedy gnębili. Przyznam, że na początku bardzo, ale to bardzo nie lubiłem Beth. Później ją polubiłem, ale to za sprawą tego, że twórcy podjęli dobrą decyzję, aby ją troszkę podreperować i dać jej jakąkolwiek osobowość. Anna Maria. Postać, która tak naprawdę zabiera miejsce postaciom, które mogłyby wejść na jej miejsce. Serio. Poza tym, że próbuje być głupio mądra oraz ma bzika na punkcie dbania o siebie, to tak naprawdę nic nie wniosła, absolutnie nic. No może poza lekkim spięciem między nią a Zoe o Mike'a czy też Vito, ale nie Vito Minecraft, żeby nie było, tylko o tego Vito, który był tak naprawdę Mike'iem, a raczej Mike, który miał osobowość wieloraką. Wiecie, o co mi chodzi w końcu, no nie? Stacy. Co Stacy wniosła poza historyjkami o swojej ciotce, która wynalazła coś? I serio, to tyle. W tym samym odcinku, co się pojawiła, odpadła. A mógł być jakiś ciekawy potencjał dla tego typu postaci. Leonard. Czarodziej z wybujałym ego, który prawdopodobnie choruje na jakąś mitomanię zaawansowaną. Chłop udaje czarodzieja, a w rzeczywistości jest tak naprawdę pierdołą życiową, że to serio woła o pomstę do nieba. Bardzo źle napisana postać. Myślałem, wręcz łudziłem się, że zostanie choć delikatnie poprawiony w wariackim wyścigu. No ale niestety, jak był głupi na wyspie Pakitev, tak jest głupi w wariackim wyścigu. I taki sam opis idealnie pasuje do Tami. Dlatego połączę i Tami i Leonarda w jeden opis. Z tą różnicą, że Tami nie występowała na wyspie Pakitev, natomiast sądziłem, że będzie tą mądrzejszą częścią teamu, ale jak widać, nawet ja mogłem się pomylić. Birdo. Próbowali z Birdo zrobić drugiego Bi. A co wyszło w finale? Bardzo irytująca postać, która tak naprawdę wyleciała w tym samym odcinku, w którym się pojawiła, czyli w odcinku pierwszym. Postać, na którą szkoda tak naprawdę zachodu. Kelly i Taylor. Matka i córka. Jedna to rozwydrzona gówniara, a druga bardzo kochająca matka, która nie wiem w sumie co one robiły w tym wariackim wyścigu, bo tak naprawdę absolutnie nic nie zaprezentowały swoją osobą. A zamiast skupić się w 100% na rywalizacji, to wolały latać po galeriach tylko po to, aby zrobić sobie zakupy. Dave. Dave zapowiadał się całkiem fajnie na początku, ale jego choroba odnośnie bycia perfekcyjnie czystym plus mocne zakochanie się w Sky spowodowały, że
chłopowi odwaliło i to do takiego stopnia, że gdybyśmy się go pozbyli już w pierwszym odcinku, to nic by się nie wydarzyło. A pomoglibyśmy mu na pewno, aby nie przeżywał dalszych cierpień. Max. Max to postać, która poza tym, że chce zawładnąć nad światem, to wniósł tylko tyle, że jest takim kozaczkiem, a rzeczywistość go na tyle zweryfikowała, że wychodzi z niego smutne dziecko. Przykre, ale niestety prawdziwe. Na tej liście miał pojawić się również Cody oraz Tyler, aczkolwiek o nich krótko. Na początku bardzo źle byli napisani w pierwszym sezonie, natomiast później twórcy poszli po rozum do głowy i bardziej rozwinęli te postacie, co mnie osobiście cieszy, bo chłopaki zyskali nawet sporą pewność siebie, czego na pewno brakowało im w pierwszym sezonie. A wy? Macie jakąś postać, która według was jest zapchaj dziurą? Swoje opinie napiszcie na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia dzwoneczka, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych i udostępnijcie ten film tak, aby kanał mógł się dalej rozwijać. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnych materiałów na tym oto kanale.